Według Światowej Organizacji Zdrowia w XXI wieku rak będzie największym zabójcą ludzi. Z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem sprawdzimy, czy poprzez systematyczne kontrole Polacy uczestniczą w tej walce. Bada mi się, bo babcia umarła na raka, zresztą ciocia, także mieliśmy problemy z rakiem, także staramy się badać i uczestniczyć jak najbardziej. Moja mama zmarła na raka przez błąd lekarski. Ja mam taką awersję do lekarzy, że od wielu, wielu lat się nie badam. Jestem w patowej sytuacji, jestem namawiana przez męża na badania, przez dziecko, przez przyjaciółkę, a mimo to nie lubię lekarzy, nie ufam lekarzy, a co za tym idzie, nie badam się. Przykro mi bardzo, ale jest to straszne, prawda? Tak, ale dziecko swoje pani bada. Badam. Tak, męża też badam, ale siebie nie. Ale wiem, że coś jest nie tak. Tak? W takim sensie, że zdaję sobie z tego sprawę, że to jest zła postawa. Może się to przełoży na badania. Z badaniami systematycznymi niestety mam problem. Ale skąd ten problem? Żyję w złudzeniu, że jednak jestem zdrowa. Jakoś tak unikam lekarza, jak tylko mogę. Może to zmienię w przyszłości. Ale to jest taki strach może przed taką ewentualnością, że się jest chory? Nie, nie strach, raczej wygoda, bo żeby dostać się do gabinetu lekarza, to jednak trzeba trochę czekać, a na razie nie mam na to czasu, żeby stać w kolejkach. Nie badam się przez to, że nie mam żadnych problemów ze zdrowiem, ani nigdy nie miałam to. Ale nie chciałaby mieć pani tego na papierze? Nie, nie potrzebuję. Szczerze mówiąc nie mam takiej potrzeby. Jak będzie mi się coś działo, no to cóż, to wtedy pójdę do lekarza, ale tak to. Ponieważ mam jeszcze tam 19 lat, także jeszcze nie podchodziłem do tego tematu aż tak, ale zachęcam w domu do takich badań. Nie trzeba dbać o siebie, trzeba robić ogólnie profilaktyczne badania, takie coroczne, także nie tylko od wielkiego dzwonu. Także ogólnie na trzeba razie dbać. Ma pan 19 lat, to tak. Od którego roku życia pan zacznie to kontrolować? Nie wiem, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem może aż tak, ale pomyślimy może za jakieś kilka lat o takich rzeczach. Ale szczepię się regularnie, chodzę do lekarza regularnie, także jeśli coś potrzeba. Także dbam o siebie na pewno. Nie, w żaden sposób, pod tym kątem nie, absolutnie. Jakoś nie myślę o tym tak na razie. Ale robi pan jakiekolwiek badania? Raczej rzadko, muszę przyznać. Jak człowiek był młody, nie przywiązywał uwagi do tego, a teraz już po 50, no to stara się człowiek jakoś wydłużyć to swoje życie. No co by pani powiedziała takim młodym ludziom, którzy po prostu szczerze odpowiadają, że im się po prostu nie chce chodzić do lekarza i no systematycznie właśnie kontrolować? Właśnie, to jest czyste lenistwo, bo bardzo, jak leżałam na neurologii, bardzo dużo młodych osób choruje. I osoby, które nawet nie wiedząc, że są chore, mówią, że im nic nie jest. To jest nieprawda. Powinny się przynajmniej 2 razy do roku zbadać. Ja 15 lat temu miałem też raka. Ale fast foody jadłem, ale przestałem jeść fast foody i proszę bardzo, mam 20 kilo nadwagi i nawet nie mogę przez te fast foody, nie mogę teraz schudnąć. Odżywiam się zdrowo, dietetycznie, dużo owoców i warzyw. Ale wyleczył się pan, tak? Oczywiście, no widać. Widać czy nie widać? No widać, doskonale pan wygląda, gratulujemy. No, ja mam męża, wie pani, też już w takim wieku nie pierwszej młodości, ale mój mąż bardzo nie lubi lekarzy, także sądzę, że chyba większość mężczyzn. Wolałby się zabrać za sprzątanie dokładnie, i gotowanie. Iść do lekarza, dokładnie. Także na pewno ale mężczyźni. Namawia pani swojego Oczywiście, męża do tego, że żeby dbał. Namawiam, ale to wie pani, to są tylko moje czcze słowa. Rozmawiam też z kobietami, że ich mężowie nie chodzą do lekarza, im się nie chce, boją się i że bardziej dbają na przykład o swój samochód. Myśli pan, że to tak jest? No, samochód, wie pani, to jest odzwierciedleniem. Nie chcę mówić, wie pani, bo pani mnie nagrywa. Dobrze, uciekam, bo się bardzo spieszę na spotkanie. Miłego dnia. Coś w tym jest, tak, że no bardziej o sprzęt się dba niż o siebie w sumie. Chodzę do dermatologa tak naprawdę regularnie i... Do dermatologa? Do dermatologa. W związku z tym tego najgorszego raka, który może spotkać każdego człowieka, wydaje mi się, Czerniaka. Że jakoś tam tak jakoś się zabezpieczam, jeśli można tak powiedzieć. A co by pan powiedział młodym ludziom, którzy mówią, że im się nie chce, dobrze się czują i nie chodzą dlatego do lekarza? No to powiedziałbym, że są głupi, no i tyle. No, nie będę panem czyjegoś sumienia, jak ktoś nie ma ochoty, to nie będzie chodził do lekarza. Tyle. A jak pan się rozgląda tak dookoła siebie, wśród znajomych, to jest taka świadomość, że... Nie, absolutnie, ale to, znaczy nie chcę zwalać
winy na brak jakiegoś uświadomienia, ale prawda jest taka, że ludzie po prostu nie są świadomi. Jakoś trzeba umrzeć. Tak czy inaczej, no wiadomo, w ten czy inny sposób jakoś trzeba umrzeć, więc czy to będzie rak, czy wpadnę pod samochód, czy po prostu umrę ze starości, jakoś to się stanie. Ale z rakiem można walczyć. Można walczyć, więc jak... Wcześniej wykrytym. No cóż, to na razie nie odczuwam problemu, więc nie stosuję żadnej profilaktyki, jeśli chodzi o raka. Staram się, jeśli chodzi ogólnie o moje zdrowie, staram się dobrze odżywiać, uprawiać sport, robić wszystko, co jest tylko najlepsze dla mojego zdrowia, ale jeśli chodzi o samego raka konkretnie, nie robię nic specjalnego. Nie kontrolujemy, bo jesteśmy stale w ruchu i to jest nasze zdrowie. Nie mają Państwo czasu na to? Nie, po prostu nie na to nie chodzi o czas, tylko po prostu staramy się żyć bardzo taki... Liczymy, że ten rak do nas nie przyjdzie. Ale nie warto mieć tego na papierze? Nie, chyba jeszcze nie. Mnie to na pewno nie dotyczy, na pewno mi się nie trafi, na pewno to... To nigdy na mnie nie padnie. Takie jest podejście, prawda? Tak. Każdy na swój sposób się czuje tak wyjątkowy, że go tak, to nie spotka. Tak, na pewno mi się uda. Nie przeświadczenie, że mnie nic nie jest. Generalnie wiem, że taka możliwość jest, natomiast nie miałam czasu po prostu, żeby się zająć, skoncentrować na tym, żeby iść gdzieś tam i to robić po prostu fizycznie. I to tyle. Ja apeluję do wszystkich, żeby przynajmniej to minimum spełnili i zorientowali się, kto, co, kiedy ewentualnie miał i raz na jakiś czas się przebadali, bo to niewiele naprawdę czasu nas kosztuje, a warto chyba.